Hawken. Chyba tak się to ładnie czyta. Będziemy czytać Hawken. Tu są dużo błędów, to K jest odwrócone i tak dalej. W każdym razie jedziemy z tym, żeby zobaczyć. Nie wiem, plan jest taki. Sprawdzić, jak to chodzi. Czy z tego, co widzę... O Boże, ci trochę pozmieniało. W ogóle są... Jak się dodaje nowych znajomych? Online jest tyle, offline jest tyle. A to? To jest dodawanie. Plan jest... taki, by zobaczyć, czy poprawili coś od ostatniej bety. Mi się ta gra strasznie podoba. Jak widzę, ona jakoś nie wywołuje ochów i jachów wśród ludzi, publiki. Nie wiem, czy to jest urok tego, że to się lepiej gra niż ogląda. Nie wiem. Jak ktoś już słyszy, to na czacie niech da znać, że jest synchronizacja, jedziemy. Wądziu, wspominałeś coś może. Nie nudź, gramy. Ja słyszę, jest, siema. Coś tam pytał o Rome Total War 2. Nie, nie wspominałem. No właśnie, działa system komunikacji, ludzie piszą i w ogóle. Rewanż z tego, tak, 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 dobra. No, jak będę musiał to poblokować, jak będą mi te wyskakiwać te informacje tutaj w ten sposób. A póki co, zostały stare mechy, jest mój Waldek 126P, jest moja pralka, jest duży rakieciarz, którego kupiłem. Czy coś w sklepach, jakieś nowe typy doszły, nie? No to ja wracam, zacznę od rozgrzewki. Kiedy StarCrafty? A jeszcze nie, ale będą, wrócimy. Polepszyli optymalizację, bo jak na razie nie mogę w to grać. A to jest dziwne, czy ta gra, nie wiem, no ona super wygląda. Ja rozumiem duże wymagania ewentualne. Natomiast zdziwiłbym się, gdyby to jakoś źle chodziło. To jest Unreal Engine, wbrew pozorom. No nic, zobaczmy teraz pierwszy mankament. Czy ładnie wyszukuje i się dołącza? Serwery są, jest mapa Sahara, 7 graczy, to jest deadmatch. Nikt nie gra w team deadmatche? Ale numer. To nic, potłuczemy się z nimi. Dobra, widzę, że po staremu jest failed to join game. A jak dam, żeby znalazł cokolwiek w Europie i się dołączył? Czy się dołączy? Zmień nazwy, bo ciągle UFO pisze. Pisze dobrze, tylko trzeba rozświeżyć. Niestety, to są bugi twitchowe. Czy można ulepszać jakoś te mechy? Oczywiście, że można ulepszać. I to będzie pewnie jedyne, co będę mógł pokazać teraz. Nie. Załączyło się, o dziwo. Bo, no to tutaj chodzi. To jest gra free to play, więc będą próbowali ją jakoś pocisnąć. I można sobie wybrać, czy ma to strzelać, co robić. Potem jest cały rozwój. Skopię dupy tutaj tym paskudą. I wtedy coś pocisnę. Dajcie znać, przekazać co z głośnością. I czy to dobrze chodzi. Na pewno... czyżby nowa mapa? Okej, tam coś mi mignęło. Nie wiem, czy on się podłożył, czy nie, ale dostał po dupie. Ja korzystając z chwili... Tak wygląda system. Naparza się mechami. Jak ktoś tego nie widział, to ja z radością opowiem. I potem trzeba się dla porządku naprawić. Mechy mogą, oprócz tego, że chodzą... Czy to są takie giry bardziej? Robić takie rzuty piękne. Dobra, tego gościa już nie masz. Podejdę do niego i go wykoszę. Co to za noby są? Nie, to nie, ja taki dobry nie jestem w to. Ale jakoś strasznie dobrze mi idzie. I teraz szybko tutaj naprawić się, póki nikt mnie nie ściga. Poprawili interfejs, jest taki słodki. Punkty się zdobywają. Przedtem były bugi, że punkty się doświadczenia gubiły. No ale po to są bety, żeby to wyłapać. I zaraz, czyżby ktoś mnie... Jakaś świnia. I co mogę? Moją umiejętnością domyślną jest kamuflaż. Aż se sprawdzę, jak się to używa, bo... Aż zapomniałem. Środkowy weapon, use item R prawdopodobnie, albo... No, mam nadzieję, że R-em się używa tych cudownych zdolności, jak nie to będzie fail. Na lunch idziemy. Znaczy, to jest bardzo dynamiczne, na razie to wygląda... Czy podoba mi się tak, co mi się podoba, zaraz się... Jakim klawiszem może niewidzialność? F ktoś mówi, dobra. Że... O, coś tu się ze mną zespawnowało. O, jest... Kurde, dał mi EMP. No i patrzcie, tak tam myszka ucieka, ale już jest po niej w praktyce. I teraz tak, jak gdzieś się tutaj ukryję, zachomikuję i poprawię makijaż, bo nieźle mnie dorżnął. Całkiem sprytnie to... Idź ty świnio. Okej, niewidzialność włączona. I czas teraz gdzieś spadowywać. Mam nadzieję, że mnie koleś... No i zategował. Zabił, zabił. Będzie jeszcze Euro Truck Simulator. Kiedyś można zrobić, ale mnie jakoś nie kręci. Serio. To co tam...
CD-powych gier. Nie wiem, będzie jakiś. Dostałem jakieś dziwne ten symulatory czegoś tam. Wózka widłowego. To można sprawdzić na chwilę, jeśli ruszy, bo Zultar mówi, że nie wiadomo. Aha. Kurde, mam czerwone sygnatury na radarze. Nie wiem, z czym to jest związane. Wskoczę sobie dla bezpieczeństwa tu i pośmigam. I tak, to jest jakieś ruczajowe osiedle. Przynajmniej tu jest realistyczne odwzorowanie tego miejsca. Tu mam sygnaturę, ale nikogo nie widzę. Jest. On ma, kurde, jakiś ładny pocisk. Na, blisko. Znowu się z ciebie wydałem na stówkę na gry, ale na jakie gry? Mi też jest wstyd, jak wydaję kasę na gry. Tylko ktoś tam niech mówi jakie. Ktoś mówi, że zła jakość. The Wars i powrót, jak upgrade'ą na razie liche, mówi namcia. Nudny ten Hawken. Właśnie, kurde, mi się on strasznie podoba. On teraz, nie wiem czy, dobra, możecie być szczerzy, nie? Mi się podoba to poczucie. Siedzę sobie w mechu, jestem na ruczaju. Zwróćcie uwagę na te efekty. Tu latają jakieś papiery, syfy i takie rzeczy. Ja sobie spokojnie chodzę. Wszystko tu wystaje, dymi, jest brudno. Jest dokładnie Kraków na ogródkach działkowych. Dobijam jakiegoś tutaj poprawiającego się nuba. Ktoś mnie nie próbuje zmolestować. Szybki zwrot na plery. Lepiej gdzieś spadam. Niewidzialność i chodu. Gdzieś tutaj w alejkę, na przystanku autobusowym, wyciągam. Oż ty kurde. Co to za... nie ma takiego naprawiania. No i jest elegancko pojechany. Pamiętaj, żeby zbierać po nich tę energię magiczną. Bo dzięki temu mech się domyślnie naprawia. Zrobiłem go trochę w balona. On myśli, że jestem tutaj. Ja się wznoszę na moich super silniczkach. I się roztegowuję. Wąziu, ruski rok temu obiecałeś, mówi świnka, że pokażesz wielkiego gira w akcji. Chodzi o tego wielkiego tego? No ale to będzie porażka. Okej, co on ma? Jakiś Rippy Teeter, Hellfire Missiles, wieżyczkę do rozstawienia. No zobaczmy, co z tego będzie. To jest trochę większy model. Też oczywiście śmiga na takich rakietkach, ale dużo wolniej i słabiej. No zobaczymy, to jest inny model mecha. Nie jest przede mnie dopieszczony, nie siedziałem z nim w garażu. Tu coś idzie. Widziałem ci sygnaturę na radarze. I kurde, nie wiem, czy ja lubicie takie być takim... I syf! Nie potrafię tym go prowadzić. I w ogóle jest 5-5, więc wstyd. Jest małe zróżnicowanie w Hawkenie, dlatego takie nudne. Aha, że małe zróżnicowanie. Tak, ta gra jest prosta. Znaczy tak, znaczy piękno jest w tej walce. Że chodzi się takim mechem i się myśli, blame drop gra w ogóle, jak tutaj robić uniki, bo one potrafią wykonywać te proste skoki. W ogóle kurde, co to za nagle tyle ludzi tutaj. Okej, okay. Ja się przegrzewam, czyli tak, jest duża zrzynka z mech Warriora, czy on mnie tu widział? Znaczy, że mechy mają ten system ciepła. Im dłużej nawala, tym się bardziej przegrzewa i nie wolno szaleć. Wiesz, kto coś wklecił? Fotka, profil, namcia. Jakaś ciema. Uwaga. Czy ta gra ma opcję single player? Nie. To jest coś jak WoT, tylko w świecie mechów. Chociaż bliżej do WoTa w świecie mechów będzie miał z pewnością... Boże, wyłączył mi wszystkie systemy. Jaki wstyd. Restart. Tam się włączył Windows, Shell się... Co to za złom? I koleś uciekł. No i tak właśnie walczymy mechami. Ścigamy się jak w mangach. Przez małe ruczajeckie korytarze. Kurde, brakło mi trochę na benzynę. Jak sprytnie wymanewrował. Ale to już jest hasta la vista, kochanie. I teraz trzeba myśleć. Myśleć, gdzie uciec, gdzie się uchować. By sobie spokojnie poprawić pancerzyk. Coś czuję, że nie zagram, bo dziady maila nie chcą wysyłać. Mowa o tych gościach z Hawkena. Jak chcecie, to, czy nie wiem, do której... O, coś tu idzie. Tam są sygnatury. Warto dorżnąć. Jak bije się dwóch, to trzeba być tym trzecim. Trzeci wynosi śmieci. I jest. Ja tu jakieś killstreaki robię, czyli ciągi zabójstw. Coś mnie pociska, a ja się tylko boję i chcę ukryć i poprawić sobie pancerzyk. Czy dużo to ma wymagania? No to ma Unreal Engine.
Ale jest strasznie ładnie dopieszczony. Mi to chodzi, no wiadomo, spoko. Ale czy possible to play? Czy coś to mnie strzela. I dupa jest. 8-6. Exequo drugie miejsce z milionem osób. I jadę dalej. Czy naprawili matchmaking? Tak. Sprytny camper. Ja pierdzielę. 8-7. Is this game in beta right now? Yes, it is. Yes, it is, but it will be released in December. Dismember. Co sądzisz o Dragon Ballu? Zaraz, tu jest chyba ta menda, która mnie tu pocisnęła. Trochę mnie tu spróbował zmolestować, ale jest spoko. Oho. Kość się chyba też naprawia, więc ja też się naprawię i go wcisnę. Czy zrobisz dzisiaj kerbale? A mogłem zrobić, a zapomniałem. Ech. Boże, idzie tam coś, idzie zło, ale zauważyło innego. I tak się walczy. Jeden położony, ja ledwo żyję. Niewidzialność, uciekam w dym. I gdzieś tutaj... Boże, jest, nie wiem, tak, koniec mapy. Muszę się naprawić. 69 punktów zdrowia. To jest hardcore. Czyżby... Nie, przyszedł jakiś dobijacz wstrętny. I tak, ten event potrwa troszkę. Czy nie wiem, czy mi się jeszcze uda do nich naczyć jakieś klucze, bo może bym miał do rozdania. Aha, dzisiaj można by coś porozdawać w ogóle. Ma jakiś pomysł, co zrobić, żeby... Nie wiem, żeby nie było spamu na czacie i rozdawać klucze. Mam tak, do Deadlighta kluczyk. I ten. Is that... Tak, Adi pyta, czy is that Russian channel? No, no Russian. Losowanie. A jest, Mubot może losować, no. To jest dobry pomysł. Dobra, losowanie brzmi ok. Mubot chyba potrafi losować z ludzi. I to można by wykorzystać. Cześć, tu się biło dwóch. Trzeba więcej skakać. Ok, zajechany. Ja jestem nawet w niezłej formie. Tu idzie drugi, który też chyba jest. Wlazł idealnie na mój granatnik. Mój mech jest ulepszony, uzbrojony. W karabin maszynowy i granatnik. Boże, The Weeknd. Gość jest dobry, ma 13,5. Wie jak grać. Powinny być jakieś typowe ciężkie lądowe tanki, frywujące skauty i tak dalej. Nie, ta gra jest dużo prostsza. To są takie bardziej niuanse. To niby jest ciężkie, ale mi się to nie podoba strasznie. Nie potrafię tym grać. Mogę go jeszcze wziąć tak dla formalności. On ma jakieś pociski Hellfire i coś tam jeszcze. I może rozstawić wieżyczkę. Aż to sprawdzę, więc idę tym. Jest cięższe, jest większy. Ma fajniejszy kolor. To jest taki rodzinny mech. Czemu tam nie chce wyjść? Halo. O. Ma problemy z chodzeniem nawet. Czy będzie dzisiaj XCOM? Dzisiaj chyba nie. I zaraz, coś tam mnie ściga. Rozkładam wieżyczkę. Boże, to ja się zmieniłem w wieżyczkę. To on jest rozkładaną wieżyczką, tak? Ja pierdzielę, jaki hardcore. Ciekawe to jest. Zaraz, jeszcze raz go potestuję. Czyli to nie jest takie głupie. Czy jest głupie, bo przegrałem, ale może coś z tego będzie. Wieżyczka to R. F to specjał. Noś, specjalność, aha. Czyli zaraz, tu idą jakieś muminy. Może jakie to jest wolne. Tamten jest przynajmniej szybki. Znaczy jak się nawet dopalę, to się porusza strasznie wolno. Okej. Okay. Rozkładamy wieżyczkę. Przynajmniej mam nadzieję, że rozłożyłem. Jest. A, i ktoś też rozłożył wieżyczkę. Da się nawet nim zabijać. Ciekawe jak się to naprawia swoją drogą. Coś tu idzie. Kij, najwyżej zginę. A zobacz, no i zginąłem. Unreal Engine mówi Sewa jest spoko, a jak dla mnie to już się przejadł. Czy nie, tutaj nie widać, że to jest na Unreal Engine. Jest to z tych drobnych dograń tekstur. Ta gra naprawdę wygląda ślicznie, niezależnie od tego, na czym jest zrobiona. Twitch ma system do losowania osób na Chromie. Boże, kto coś wkleił, jaki hardcore. Zaraz, tam coś biegnie, tu coś idzie. Tu się... Mam dziwne sygnatury, czy to nie jest jakiś kurde ściemniacz?
W sensie, że ktoś ma jakąś zdolność, która może mnie... Okej. On ma takie działo, że muszę załadować je i wystrzelić i koleś dostaje po dupie. I pociśnięty... Czyżby z tyłu? Ach. Teraz, ten mech mi się podoba. Jeszcze go przetestuję. Duże, zwinne, ma takie rozkładane dziwactwa. Coś z tego może wyjść. Do której wózek będzie? A zaraz. Zaraz zobaczę. Wąziu, grałeś w World Z? Albo czy masz zamiar zagrać? Grałem. Tylko tak sobie to wyszło. World Z to jest gra, w którą trzeba długo rozkminiać. To nie będzie sukces. Ja se rozegram jeszcze... Se. Rozegram sobie jeszcze jedną grę w to i wtedy się ten wózek widłowy zobaczy, jeśli śmiga. Coś mnie tam popieściło. Jaki to w ogóle jest wytrzymałe? 830 punktów zdrowia. Dziwne, że ja tym przegrywam. Powiem więcej, bulwersujące. Coś tu zeskoczyło. No i koniec w takim momencie, niestety. Koleś miał ładnego meszka w ogóle. Teraz tak, według mnie ten World Z trochę słaby, jeśli chodzi o survival. Coś dziwnego, czat mi obcina treść. Cenzurę. Okej, teraz widzę. Survivalizm, gdyż tam można kupić bronie i takie rzeczy. No, z World Z jest specyficzny, ale nie, nie grałem dużo. Dobra, i tak, po każdym meczu, żeby były formalności. Staty, postęp, exp się dostaje i można go sobie rozdysponować. I mechy zyskują własne doświadczenie chyba, z tego co rozumiem. Tak, tak. Ale ja wracam do Waldka, bo nim jest sympatycznie. I teraz co? Wracam do głównego menu i zobaczę, czy ktoś będzie chciał grać w Team Deathmatch. Przepraszam. Jaki syf. Dobra, to było nieprofesjonalnie. Przeglądarka serwerów, europejskich. Team Deathmatch, Andromeda. Dołączam się. Fail. Na Saharze, fail. Ciekawe, od czego zależy, czy są faile, czy nie. To jest, kurde, taka porażka, że szkoda gadać. Fail. Fail. Dopiero trzeba dać normalny, a missile... O, to jest tryb zespołowy. Z gatunku zdobądź i utrzymaj. Tak, 100 lat streamowania. Kiedy zajmie się więziennictwem? Weekend albo przyszły tydzień, ja to na stówę zapowiem. Teraz mam no life dance, bez mózgi wieczór. Będzie siekanie, mordowanie i delmy. Pokaż tego drugiego mecha. Już pokażę. Tego trzeciego czy drugiego? Ktoś mówi, że fajne mechy były na Chrome Hounds. No grałem w to, były spoko. I tak, tam można było... Boże. Nadal są dziwne problemy, tak. Jednak mimo wszystko... Najlepiej działa, jeśli działa, coś co się nazywa, jest deploy i matchmaking. Europa, dowolna gra, niech znajdzie. Bo tak niestety to chodzi jak chce. I co znalazło? Szuka meczu, szuka i łączy, i dupa. I chyba to była jedyna gra, w jaką pograłem. Masz nowe info o Macu. No a jak ja teraz sprawdzę na litość boską, jak gram? Teraz wklejanie linków jest bez sensu. Bądź już 17 jest. No wiem, no wiem. Ale przeciągniemy, to jeszcze jeden mecz sobie odpalił. World Z jest cienkie. Może Prizona. Hauken nudny. Kurde, no mnie to ciekawi. Widzę, że podejrzewam, że tak może być. Można wysłać linka z kluczami. Tak, jak ktoś chce podzielić się linkami z kluczami, to spoko. Czyli co, losowanie, żeby zrobić. To zrobimy, nie wiem. 18 będzie taką wolną godziną. Ja sobie zrobię przed nim jakąś dłuższą przerwę po tym. 20 minut jakieś sobie... Boże. Nic nie działa nagle. Niestety. Tyle z Falconów chyba będzie. Chyba akurat będzie 17 i koniec. Jeszcze chcę dać tej grze, chcę dać szansę, żeby... Bo mi się to mile, mi się strasznie podoba. Jest po prostu bardzo relaksująca. Dam Team Deathmatch. Może tak łatwiej znajdzie. Albo nie znajdzie. I co? Nic nie doszło. Gra cię nie lubi. I jest, jestem w drużynowym deathmatchu. Tylko trzeba jeszcze grać. Dobra, są jakiś jaskinny zliszcz. Okej, poznajdywali się. Matchmaking to chyba jest trzeba w czasie rzeczywistym się po ten poszukiwać. Teraz ja jestem ready, chłopacy są ready. W końcu z wązajem pogram. No dobra, niech będzie.
Nikt nie lubi Team Deathmatch. Nie, Team Deathmatch jest właśnie chyba najprzyjemniejszy, bo można wszystko. Znaczy wiadomo, że jak przegram, to jest wina drużyny. Niestety. I nikogo innego. Teraz tak, wózki widłowe. Czy będę grał w symetrii? Jest takie coś, dobra, to jest. Te wózki widłowe to jest kolejna ściema od CDP-u. Wiecie o co chodzi. Dali trzeba sprawdzić. Tam jest jakiś symulator wózków widłowych. Wicie, rozumicie. Aż sprawdzę, póki tam ludzie są niezdecydowani. CDP.pl. Okej. Jadę tym moim mechem ulubionym. Małe, zwinne i będzie. Okej, są Polacy. Polacy przyjmują te mechy. Wąż, w moim mieście jesteś nietykalny. Dzięki. No i to jest wysportowane, małe i szybkie. Są moi chłopcy. Jest fajna mapa. To jest też dalej ruczaj, poznając po Syfie, ale troszkę inny odcinek. I on ma jakieś tam wypasy, dobra. No i ciśniemy tych drugich. Tylko tym razem zespołowo. I tu jest ten detale, że te samochody się przesuwa. O, ktoś rzucił jakimś kurde... smartem. Teraz coś tu idzie, jest. No i we trzech bierzemy, Drake wyeliminowany, asysta. Pięknie, bez żadnych tknięć. Już mamy dwóch killi, o Boże, coś tutaj wlazło. I tu będą fajne akcje. Teraz trzeba to sprytnie zrobić. Na przykład, o Boże, z góry ich zaskoczyć. Pójdę jako bohater. Okej, teraz się wycofać. Mam nadzieję, że moi mnie będą osłaniać. Czyli na przykład pozwolą mi dojść do punktu naprawczego, gdzie sobie spokojnie poprawię. O. O Boże. Ktoś tu wlazł nagle, niespodziewanie. Dobra. Asysta poszła. Ja muszę się jak najszybciej poprawić, bo jestem w kiepskiej formie. No i tu jest ładnie. Maciej, poleć jak jedną grę na multi, którą uważasz najbardziej... co to znaczy? Bo kompletnie nie ma w co grać. Nie, nie rozumiem pytania. Ja multi tylko Halo 4 teraz. Jest naprawdę świetne. Chociaż map jeszcze nie znam. Ale to też jest dobre. Dobra, jak to wygląda? Enemy kills ten. Nasza drużyna prowadzi. Mam nadzieję, że tak. W ogóle ja nikogo nie zabiłem, same asysty. Tutaj kolegę pocisnął. Team kills 9. Aha, dobra, team kills 9, enemy ma 3. Czyli prowadzimy. Jorki się naprawia, trzeba go zasłonić własnym ciałem, póki jest tak odsłonięty. I tutaj w multiku jest już kurde, taki team deathmatch jest bardzo sympatyczny. Jest Juzio. No i szukamy tych smrodów z wrogiej drużyny. Tu idzie jeden. Nie wiem, czemu mam wrażenie, że... No. Asysty siadają za asystami. Chyba czas wejść na A4. To jest taka ładna autostrada. Okej, troszkę się wpakowałem. Jak tam wygląda? Pancerz jest całkiem mocny. Teraz tak, w porównaniu oczywiście z MechWarriorem. Tutaj pancerz jest dużo prostszy. O Boże, tam jest to bydle sprytnie ustawione. Widzę, że jednak umiejętne korzystanie z mechów, wykorzystanie tego dużego transformera nie jest złym pomysłem. Jak on sobie stoi tam na górze i robi za takiego... strefę kontroli, to jest do dobicia tutaj. Dobra. Boże, poszły granaty. Ja muszę wycofać się niestety. No i pierwszy fail. 7 asyst, jestem dobrym murzynem wsparcia. Teraz tak, granat trochę imba jak trafi. Tak, granat jest dobry. Myślę, czy brać tego. Potem wezmę tego Rokitera. Jeszcze sobie pojażdżę, spojrzę tym Waldkiem. Bądź, dawaj ten symulator. No już, już, już. Ty akurat miło mi się grać. Wiem, że pewnie wszyscy już są teraz... Wszyscy są znudzeni tym. Mi się te mechy teraz strasznie podobają, zwłaszcza drużynowo. Nie wiem, czy jest jakiś... Właśnie nie wiem w sumie ile hunch. Na pewno nie będziemy grać. Jeszcze 5 minut to pociągnę i tyle. Będę musiał opuścić moją drużynę. I ciekawie jest, czy punkty się traci, jak się wychodzi. Coś tu z tyłu chce mnie zaskoczyć. Jak ładnie zerwał. To był mój pierwszy kill jest. On tu będzie chciał uciec. Ja go tu zaskoczę. Grunt to zaskakiwać przeciwników.
Troszkę nie siadło to, co chciałem, żeby siadło. Coś tu nas ciśnie z góry. ...200 punktów zdrowia. Jestem chyba otoczony przez wrogie siły. Ładnie tam ci dostali. Czas spadać. Niewidzialność i chodu. Dobra. Tu mnie nie będzie widział. Teraz tak, Hawken. Jako gra jest spoko, ale gry tego typu ogląda się nudno. No dobra, to jest prawda. Czy prawda? Liczyłem, że ta spektakularność wszystkich pochłonie. Ja przy tej grze szaleję, mi się strasznie dobrze gra. Czy żebyście się nie zniechęcili, jeśli wam się to nie podoba jako stream, ta gra jest dobra. Ja, pojechany. Jeszcze tylko paru tutaj Drake jest i też nic z niego nie zostało. Ciekawe jak system friendsów i robienia własnej drużyny, ale spójrzcie jak to wygląda. Odłamki, syf. Po prostu powiedz to bez słów. Ruszaj, koniec pętli tramwajowej obecnie. Nie wchodź mi tutaj jak strzelam. Tu asysta. Tam biegnie jeszcze jeden zwierzak. Ja wjeżdżam na czwórkę i troszeczkę ich z góry pocisnę tutaj. Jestem w ogóle tak nieźle odwalony. Zdrówko na maksa, wszystko śmiga. Tu by było dobrze być teraz tym ciężkim mechopodobnym stworkiem. On sobie włączył jakieś pole magiczne. I kurde się nadziałem na wyrzutnie. Nice. 1, 2, 11 asyst. Symulator budowa czwórki, tak. Bedulec jest tak. No nie wiem, która jest godzina? 17. Do 17.10 to popykam. I to wszystko. Będę musiał zostawić moją drużynę, która biorąc pod uwagę ilość moich asyst sobie nie poradzi dalej. Mamy 26 do 13. Nie wiem jaki jest limit. Tam jest jakaś żmija. Która się tu schowała. No i po niej. Oczywiście asysta, bo ktoś mi zabrał killa. Może wypada się podciągnąć może nie. Okej, coś tu przylazło. Jest ten zły Simonopodobny, który też dostał. I teraz tak, coś tutaj. Ale klimat jest jak na filmach, po prostu, jak te mechy się tłuką. Tam coś skampiło. To jest spryciarz, dał sobie tę wieżyczkę. Nie, to nie jest najlepsze miejsce, ale się poprawię. Ale nieźle radzi. Jak u Grigów Ninja? Chyba nic. Do kiedy trwa beta event? Chyba cały weekend idzie. I dostał, zerwał tak w dziubek, że zleje jego wieżyczkę i go tu pocisnę. On myśli, że jest bezpieczny. A nie, a proszę. Ochraniaj mnie stary, bo ja tu muszę niestety się ładnie teraz pocisnąć. No i modlimy się. 100, 200 punktów zdrowia. 300 punktów zdrowia. Okej, jest dwóch, osłaniają mnie. I to jest ładna gra drużynowa. Kurde, jak te mechy fajnie grają uniki, dym się wzbudza. Budynki się niszczą. Nie tak super oczywiście jak w jakimś Battlefieldzie. Tu mam ładne miejsce. Dwóch z góry. Pięknie. Ja się lekko przegrzewam. Tu niszczy naszego, który się naprawia. Zasłoniliśmy go własnym ciałem. I mamy już 35-15. Kurde, wreszcie gra, w której widzicie tutaj piękny popis skillowej gry deathmatchowej. Nawet team deathmatchowej. Co z 5. episodem Walking Dead? Nie ma jeszcze kraka. Uwaga, tutaj coś biegnie. Mile jest to, że oni tutaj przychodzą pojedynczo i dostają po dupie. Tak się umówiliśmy, że na tym streamie tak ma być. Uwaga z tyłu. To nic, ja muszę w tym momencie niestety... Ajajaj. Muszę sobie poprawić pancerzyk. Została jedna kreska, czyli 5 punktów. Jest tak jak jeden punkt zdrowia w jakichś FPS-ach. Stawiam, że te mechy są na Dizda. Pewnie tak, co nas po tym smogu. Kiedy coś z konsoli? No jak wszystko, Boże, coś mnie tutaj wali. Puśćcie mnie, muszę do toalety.